witam, dzisiaj mamy Zwizwizła, nie jest ze mną? Tori, dzień dobry. Ale się sprzy... O, jesteś większym pieserem dzisiaj. Jezu, jaką głowę mam do ciebie! Ty jesteś tym takim rasowym detektywem jak z filmów noir, nie? Widziałeś pewnie w komiksach też było w wersji psychończej coś. A mój to taki trochę bardziej chihuahua, gryzi pierek. Twój jest boss, a ja jestem bodyguard. Bodyguard. Zobacz, jakie w porównaniu z tobą. Ty masz trochę tego brzucha więcej, a ja mam w barach więcej. No, ale po ostatnim odcinku to ja potrzebuję nie tyle bodyguarda, co czekoladę na pocieszenie, no ale... nie było. Te nóżki! Zobacz, czy masz tutaj jakieś questy. Tylko jasny niebieski od tego Roebe. 4. Defense of the Plateau, New Quest, Spy, Scouting the Forest of Silence, Flight Hindrance Rep i Weekly Fair Winds Rep. O, oh, jeszcze Groma tutaj ma podeszła. I ona ma Prison Camp of Silence. No to jest ten minus, jak się rozbiegliśmy z levelem. Zrąbałem trochę z tym levelowaniem, ale... I co, mam wziąć tam ten spajowy czy coś? Czy? Znaczy wiesz co, tutaj ja nie pamiętam po nazwach, ja pamiętam, że tutaj trzeba zbierać takie jedne kryształki, trzeba ubijać tutaj te skałkowe mopki i trzeba takie ptaszki ubijać też, co latają, ale one w dzień latają właściwie. No to nie wiem, chcesz to sobie pozwiedzamy po prostu i jasne. Jak wejdziesz w tą chmurkę, to się robisz niewidzialny. Widzisz? Nie. Tak, ale nie zdążyłem. Nie no, bo ten pierwszy kto wejdzie to... na tej zasadzie, dobra. Dobra, myślałem, że mi zniknęła przed mordą. Przed pyskiem. No, ty masz następną tutaj, o. Myślę, że to jest dobry pomysł. A jak się już nie pojawię z powrotem? Jestem niewidzialny! Fajnie, nie? Ale to powinienem, bardziej kotem biegać. Bo one się potrafią. A tutaj to jest takie mysterious, takie... Ten pies ma skrzydła. O kurka, to wygląda jak z Gwiezdnych Wojen coś. Janosianie, oni się chyba tak nazywali. Niektórzy mają questa nad głową. Niebieskiego, jasnego. Ten no, tu masz tu questa widocznie. Stranger masz tu questa. Idziesz za mną? Tak, idę za tą, tylko zastanawiam się, jakim cudem mogę mieć questa, jak ja tu nic nie brałem. Ja jestem tu po raz pierwszy. Tego masz. Ale pięknie. Przepraszam, będę się podniecał. Z miasta masz. No widzisz, tutaj są takie te na łańcuchach, takie coś u góry. No to tam na nich są, u góry, na tych platformach są takiego kultu tacy normalnie, sekta taka, która męczy Eliosów. Tam są łańcuchami przykute żołnierze elioskie i ich torturują. Pomógłbym, ale mi się nie chce. Tutaj można latać w tej zonie, ale w dzień tylko. O, coś nowego, Gargos. Ale nie, graficznie to tu jest awesome. No nie. Nie, porównasz to teraz z tymi pierwszymi mapami przed przerobieniem, bo jeszcze ich nie przerobili, nie było dużego patcha, nie? Spróbujemy, może się uda windstreamem tam lecieć na górę, chodź. Okej. Tutaj widzisz takie puf do góry? No. No, to do windstream. To jest. I na tym dużym wylądować u góry. Dobra, to muszę tylko wykinąć. Jezus! Coś mnie próbuje bić. Coś mnie zagrywało, ale... Co mnie bije skąd? O, tu jest. Dobra. Wyleciał. Ja tu właściwie z pistoletami teraz powinienem biegać, załóż, będzie bardziej klimatycznie. Czekaj, teraz mnie zagrożą, niech przyjdzie tu na Okej, wziąłem i przeładowałem, jestem geniuszem. Powinienem dostać na nagrodę specjalnego psa tropiącego dzisiaj. Za te rzeczy, które ja robię w Ionie. Użyłem skilla przeładowania na pistoletach zamiast zaatakowania. Dobrze, a co ty zrobiłeś?
No, zmieniłem się na pistolety, bo stwierdziłem, że będzie klimatyczniej dla psa tropiącego. A nie, bo wiesz co, mi się zbugowałeś w jakiś sposób i nie widzę, że masz cukierka, widzę cię normalnie. Tak, tak samo ja ciebie, od kiedy wyszliśmy z tego speed lotu. Ja ciebie widzę normalnie i ty mnie widzisz normalnie, a ja siebie widzę jako psa. I też siebie widzę jako... Ciekawe. Interesting, interesting. Czekaj, to ja może wyjdę no, widzisz poza... Widzisz tych fanatyków? Widzisz żołnierzów przykutych tutaj z ogniem? No. Właśnie. Możemy ich tam potorturować trochę? Suffering Guardian. Muszę się pobawić. Nie? Wszystkich wymordować możemy. Bam, 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 bam. Fajnie z tym pistoletami wygląda. Tych, co wiszą, tutaj też możemy zabić. Tak, awesome! No to lecimy. No, no bij go, żeż. Bij go. No, żeby nie cierpiał, nie? tak, żeby nie cierpiał. Drugiego też, żeby nie cierpiał, bo... Wygląda jakby mu się chciało pić, ołów jest zimny, to może mu trochę ulży. Chociaż, czy ja wiem, przy tak szybkim strzelaniu to ten ołów będzie bardzo gorący. No. No i takie życie. Muszę skować gany, które wyglądają jak rewolwery następnym razem do takiego pieseła. A tu jest jakiś patch, jakiś taki bardziej bossowaty, ale jego nie można ruszyć. Tego fanatyka Prometeus nie... Prometeus się nazywa. Prometeus. Oj tak, zajechało mitologią. Tak, pewnie tutaj questa mają jakieś Eliosy, żeby do niego przyjść, mi się wydaje, z nim gadać. A to mówisz, że czekam, aż jakiś Elios tu przyjdzie, żeby nas znaczy, żebyśmy mogli go zabić. nie wiem, jak miałem... No, też są, popatrz w niebo, jak fajnie wygląda niebo, ta wieża. I lata jakieś cargo z Galadiany. Nie wiem, całkiem blisko już tej wieży jesteśmy. Czy my się do niej zbliżamy fabularnie? No jestem geniuszem, odkryłem coś. Wytropiłem. Biją! Nie! Seriously! Na 3 sekundy wlazłem na podest, naprawdę. I czemu? Dobra, fanatyka zagrawałem. Okej, zmienię się może na te kanony. I więcej niż jednego. Okej. Teraz zacznę bić tą panią w tle. Co teraz? Czekaj, chwila ci trzeba wrzucić, bo zaraz wedniesz znowu. Oczywiście, że tak. To jest... Co to? To jeszcze to jest? Jeszcze. Łap ten drop i może odejdźmy stąd? Zostanie, my ich wcale nie chcemy ratować, więc możemy stąd iść, nie? No tak, tak. Geronimo! Nie! Okej, wciągnęło mnie to. Dobrze. Wracamy sobie tutaj do tego. Okej. Mówisz, że dobry plan. Podoba mi się to. I teraz tutaj. Pies topiący! No, pozwiedzali. Dobra, teraz wrócimy do miasta i z miasta sobie polecimy gdzie indziej. Mówisz? Okej, dobra. Czyli lecimy do... tyle już siedzimy w tej nostrze i nie pozwiedzałeś jeszcze mapy w ogóle, nie? Nic a nic, no. Ja to pierwszy raz w ogóle widzę, nie wiedziałem, że takie lokacje są w grze. Ale wyglądają czerwesko. To wygląda jak coś od Mrocznych Elfów z Warhammera prawie. No, po takim czasie trzeba wycieczkę krajoznawczą zrobić. No. Ty i jeszcze nic nas tu nie ubiło. Dzisiaj, na razie. Tej wersji się trzymamy. Ale trzymamy się mocno. Ja aż oczekiwałbym jakichś wampirów patrząc na te lokacje. My chyba tu nie byliśmy nocą. Ja nie kojarzę, że... Mroczny kult. Dobra, to teraz do Sea of Life polećmy. Aha, dobra, ten Konrad ma dla mnie questa jakby, co niebieskiego, ciemno.
Sea of Life, tak, 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 tak. Olej go na razie. Spoko. Po ostatnim update'cie NVIDII mi co chwilę sterownik wywala błąd, że nie mam płyty w czytniku. Chciałbym zaznaczyć, że ja nie mam w ogóle czytnika płyty. Jakby ktoś się zastanawiał, co to jest ten dźwięk, taki blum, że się Windows odzywa. To mi wyskakuje informacja, że płyty ze sterownikami NVIDII w czytniku nie ma. Geniusze. Jakie wodospadeły. Okej, okay. Gdzie jesteś? Okej, okay, tu. Tu? O, i znów jesteś psem. No, ty też. To może przez to latanie. Może przez mój streama coś się zbudziło tam. No, wydaje mi się, że... Zobacz, jakie tutaj są fajne roślinki takie, fluffy. Nie, to są te, nie podchodź. To jest barszcz sosnowskiego w pełnym rozkwicie. Aha. Nie, ale serio wygląda relatywnie podobnie. Ranging Moonlight Brax. Znaczy... Nie! Nie chciałem podejść za blisko do... Bieg, nie obracaj się, biegnij! Lecisz! Glosa! Powiedz mi, że one nie umią latać. Nie, one nie umią. Co ja zagrywałem właśnie? Hurtem? Zobacz, jakie ładne drzewo. Piękne, czekaj, jakbyś mogła się obejrzeć i powiedzieć mi, czy to warto bić, czy należy wiać. Dobra. Wiać. Wiać. Chyba nie zdążymy. No wiej! Nie masz odpalonego nawet scrolla na bieganie i chcesz wiać. No właśnie odpaliłem. Au. Czy ja coś mówiłem na temat? Resurrection at Binding Point, Resurrection at Obelisk. Czekaj. Czekam. O, patrz, kliknąłem coś. Kopnę cię. Przez kabel. Będziesz kopać leżącego? No wiesz ty co. Patrz. Zdech pies. Ktoś mówił o nieumieraniu. Nie, to było... To... To było zdech pies. Patrz, a teraz umiem zwolnił pies. To ja odpalę scrolla. No, a teraz zobaczysz z bliska bossa. Albo nie, bo już się rano zrobiło. Ha, i zniknął. Bi. Już nie zobaczysz. Zobaczysz, o, laskę, którą się zamienia w tą laskę, ten boss. Amnesic woman. O, hello! Dzień, ta laska to jest. Laska, a w nocy jest boss. Ona jest lisełowa. Mhm. Już ją lubię. Ma ogon lisa. Trzy nawet, no. No, w mitologii japońskiej jest ten patent, że lis, jeżeli przeżyje 100 lat, to dostaje kolejny ogon. No to ta ma 300 lat. No. Troszkę przystara babka, dlatego taka się może. No. Ale dużo, dużo tutaj sobie dziewczyn ten skin robiło, bo ten skin sobie można wykrafcić, wiesz, co ona nosi. O, z ogonami? Mhm. Ja chcę te ogony. Tak, do Daniego Derki to by pasowało do tego brody. Taką brodę z tyłu. Nie, dobra, to było złe. Przepraszam. Z przodu ma brodę, to po co mu jeszcze z tyłu? Znaczy ja przez większość czasu tą postać widzę z tyłu, to może byłoby lepiej. No, ładnie tu, nie? Yep. Yes. Czekaj. Chodź, kijankę zabijemy. Twierdzisz, że jak przebiegnę, to mnie to zabije, tak? No i rzuciło się na mnie. No bardziej mu się podobasz, no. To ta broda. No. Której teraz nie widać, bo jestem psem. Bo ja mam fajniejsze szelki niż ty. Mhm. O Jezu, jak ja dawno nie nosiłem spodni z szelkami. Gdzie z... 20 parę lat jak nic. Ta-da-da-da.
Ciekawie wyglądają, nie? No. To ciekawie wyglądają, choć zabijemy. Dziurę mają w środku. W plecu. A co tam no? Coś drapną? Po to są, żeby je bić, nie? Jep. Że tu nie wskakiwać, bo mnie wyniesie na wyżyny. Psiego, nie wiem, życia. Pieski żywot. Czy znam jeszcze jakieś fajne słuchary o psach? O psia kostka, tak? Psia krew! Coś tam jeszcze. Tak. Najlepsze jest to, że ludzie myślą, że to jest taki fajny utwór, a to nie jest taki fajny utwór. Może nie będę tłumaczył, gdzie lecisz? Gdzie uciekasz? Z powrotem do miasta. Aha, to jest jedyna opcja. Dobra, zapomniałem, że to działa w tenże sposób, to działa. Nie! Nie! Czy się skończył właśnie cukierek? Nie. Nie, jak lecisz, to się widzisz normalnie. Ale wydawało mi się, że raz się widziałem jako psa. A może dlatego, że jak... Z widy. Nie, że jak poskoczyłem i miałem skrzydła, to wtedy się widziałem jako psa pewnie. No. Okej. Okay. A różowo jest. Dobra. I jeszcze jedną korst grugę na dole. A ostatnią sobie zostawimy na raz. Cursed Gorge, tak? O, właśnie, wiem co następnym razem. Kolejną solówkę będziesz robił. A wie, to myśmy robili już chyba tą. Nie! No to. No! To nie, nie! Nie! Robiliśmy ją już. Za dużo w tej grze jest solo contentu, ja ci mówię. To jest jedna z tych gier, w których mogliby poświęcić solo content na rzecz contentu dla dwóch osób. A tutaj to jest strasznie creepy, zobacz. O no. Ty, przyniosł mnie w piwnicy przypadkiem? Patrz. Podejdź tutaj. Tak, mała chwila, dopiero wylądowałem. Ty jeszcze dobrze, chodź. Do przodu. Widzieliśmy. Tak, Tree Spirit. O, nie, to na pewno jest u mnie w piwnicy. U mnie w piwnicy też są takie... Co, takie... Posągi, nie wiem czego to jest. Ola. Takie zombiaki drzewem zatrzymane, czy coś. Nie? No. To jest dowód na to, żeby nie wbijać druidów. No, musimy sobie iść tam na dół, choć będziemy tam, skończymy sobie dzisiejsze zwiedzanie. Okej. Okay. Tam się pojawia, właśnie nie pamiętam czy w dzień czy w nocy, też się pojawia boss taki drzewcowy. Tu trudno stwierdzić czy jest dzień czy noc w tym momencie. Czemu? Nie. Jak masz takie słoneczko na dole, to jest dzień, a jak masz księżyc, to jest noc. Aha, na tej zasadzie. Nie, nie, myślałem patrząc po lokacji, że tu jest tak mrocznie i ten, że trudno stwierdzić, czy jest dzień czy noc. Ale czas to możesz... Gdzieś są eliuchy u nas teraz, bo ktoś na czacie pingnął, to tak nie wiem. Ty się znasz, ty sprawdź, żeby nie było, że biegniemy w pułapkę. Koło miasta są. Aha. It's a trap! Koło miasta są, daleko. No. Nie, dobra, teraz możemy się przyznać, że tak długa przerwa w nagrywaniu była dlatego, że my wiemy, że Michał z ekipą Eliuchów zaczęli na nas polować i trzeba było ich zniechęcić, więc nie nagrywaliśmy przez miesiąc. A zobacz tutaj nasz żołnierz jest zaplątany. Dobijamy? Możemy go uwolnić, a nie zabijać. Aha, nie, myślałem, że zaatakować to możemy się go... Nie, jak go zaatakujemy, to go uwalniamy. Hop. Nie wiem. Co ja robię, ale jest okej. Okay. Czekaj, czy jak ja wyłączę... O! Może walny specjalny wstępniak. Pojawił się, widziałeś? Pojawił się. Jest! Czołem!
Witamy cię. No widzisz, Eliosów żeśmy dobili, naszych uwolnili, dobrze jest. Dobrze jest, wcale nie było zgonów. Jakość. A tam jeden się nie liczy. Nie, nie, to było pokazowe, żeby zobaczyć, jak pies ginie. Znaczy, no. Jak pies zdechł. Tak, nie? Jak pies robi. O, ale tu klimatycznie jest. Obsikaj go! Obsikaj go! Nie ma zmiłuj. Wytargaj za gałęzie. Ale dostał z tego, ze szczeknięcia, nie wiem. Rar. No nie, nie ma tego bossa, on tam za... Nie, jest! Jest! Łof, 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 łof! Jest, bosior. Tak przed tym bossem możemy skończyć, tylko żeby nas nie zagrował, bo będzie marnie. Drugi! Drugi! Ja trochę naczułem... Nie, jednak nas nie zagrał... Sorry. Nie, bo mam wyłączony UI teraz i ten... I trochę na ślepo robię to, co no, robię. Ty wyłączasz UI, jak wiemy, no. Nie, to nie ty, dla... Ty UI-u, ty. UI! How are you? How are you? O. Tak, tak. Uwaga, zbliża się coś z lewej i z prawej. Aha, uznałaś, że lepiej będzie. O, te bosiory są ogólnie też do takich questów, do exp, tutaj te zwierzaki też, to trzeba je pobrać, trzeba mieć level, trzeba bla 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 bla. Dużo rzeczy trzeba, które są nudne. No. Ach, zróbmy tak. Pistolety. Pistolety. Pies myśliwski! O, i tutaj możemy stanąć i z tyłu, żeby było widać bossa i będzie fajnie. Jest klimat i możemy kończyć. Tak? Tak jest. To jest! Dobra, to ja dziękuję za wycieczkę, dziękuję, że byłaś. Wam dziękuję za uwagę. Dzięki. Tak, do Dori zapraszam na kanał, na dole macie linki, wszystkie informacje, więc tam łatwo trafić. Dziękuję i hej! Duszki, duszki, duszki leśne wstają, co dzień bardzo wcześnie i ziewają raz po raz, zaczynają sprzątać las. Teraz do księżyca, weź. Kota nie patrzy tak na mnie. A kota ma Grażyn ma minę. O, zeszła sobie. Grażyn miała minę taką. Poebało go, no? No poebało. Więcej z tobą nie śpię w łóżku. Won, nie! Nie będę spała na plecach, na kolankach też nie. Nie ma. Nie. Tyle było. Tyle było Grażynienia. Jeee! Machanie łapkami. Ale on ma człowieko kształtne łapki, ale Izaka to już ma tego co zwykle. Ja. A co dopiero, pies na kurze. I z kwiatkiem na plecach. No, seriously. Ja niestety nie mam ten tego wierzchowca, żeby się popisać. Nie ma takiej opcji. O właśnie, ja mogę przywołać. Koza ci uciekła. Koza mi nie uciekła. Przywiązałeś jej do płota, to uciekła. Tak, nie przywiązałem do płota. Może by tak przywołać. Psa? Pies ma psa. Będzie klimatycznie. Z piesem. Popije to słucho. Tara!